Cześć, cześć, to mówię Zimno, zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit. I ten odcinek, jak się nie mylę, to jest odcinek na środek, który teraz nagrywam. Jak już Wam wcześniej mówiłem, ja aktualnie, kiedy to oglądacie, jestem już daleko, gdzieś tam się bawię na wakacjach. I tak, jeszcze to widzę, to Wam ten drut mi się nie podoba. Kompletnie, wypad. Ja po prostu teraz, gdy Wy to oglądacie, to ja się już gdzieś tam albo chodzę po górach, albo coś. Pewnie jeszcze tam wiecie, bo jakiegoś tam może jeszcze jakiegoś live'a zrobię przed tym, jak wyjadę, albo jak tam będę na wyjeździe. Natomiast chodzi o to, że to jest ostatni ten, który jest nagrany z City Skylines Mass Transit. I w weekend, jeżeli w weekend jeszcze nie wrócę, to nic nie będzie. Ale do tego tak mi chodzi o to, żebyście wiedzieli. Ale we wtorek już powinno się pojawić odcinek, który już powiedzieć normalnie. Z tym, że się pojawi seria z PC jakoś tam w najbliższym czasie, to w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu września. Co i jak to się dokładnie później dowiecie. I tak. Zacznijmy sobie od dzisiaj trochę. Mamy trochę pieniędzy w Polsce. I dzisiaj odcinek chyba nie będzie krótszy, mam taką nadzieję przynajmniej. Przynajmniej taką szczerą nadzieję, bo wtedy jeszcze na piątek bym dla Was nagrać jeszcze jeden odcinek, ale. Chodzi o to, że tu, jeśli dobrze pamiętam, jest ropa. Ja bardzo chętnie bym ją sobie wykorzystał. Ale aby ją wykorzystać, musimy z niej zrobić autostradę. A, gdyż nawet z autostradą nie będzie. Chodzi o to, że z naszym miastem, tutaj tą częścią, tu jeszcze sobie... Nie wiem, czy jest sens nawet tutaj coś budować, to nie? Chcę trochę sobie zacząć nową część naszego miasta i będziemy obok jeziorka teraz zbudować. Tutaj te kawałki, czekajcie, jak wygląda sobie w obszary, tak, to nie możemy na razie nic nowego kupić, bo do kolejnego kamienia minowego już naprawdę jest dużo. Ale mamy pociągi i dużo tych rzeczy, więc sądzę, że spokojnie możemy dzisiejszy odcinek zaczynać. Także tak, pierwsze co to? Dokładnie gdzie jest nasza ropa? Okej. Okay. Wszędzie. Właściwie to tutaj jest prawie wszędzie. Dobra, to my tu zapuścimy jakąś jedną dużą drogę. Może robić coś takiego. Tutaj też jeszcze gdzieś autostradę zrobimy. Nie wiem, czy podziemną. Bo tu jest trochę... Tu na przykład będzie chyba podziemia na pewno. Bo tutaj jakieś zabudowania handlowe czy coś takiego będą. A autostradę zapuścimy podziemie, aby nie marnować miejsca. A stąd, to póki co... Tak, póki co to jest dobry pomysł. Jeszcze sobie taką autostradę. Ona jest trochę mniej obszerna, jeżeli chodzi o pasy. Ale sądzę, że tutaj spokojnie wystarczy temu przemysłu. Póki co. Później to wiadomo, sobie jakoś tam ulepszamy i w ogóle nie wiadomo, cuda nie widli będą, ale to będzie później. Tak. A na razie jest wcześniej. Właśnie skończyłem nagrywać odcinek z tego. Jak to się nazywa? Z Little Big Planet. Trochę jestem skołowany. Chwila, nie, w tą stronę to na pewno nie, bo to będzie w tym kierunku będą tutaj te zjazdy. Musimy to budować tak, jakby to będzie wilonec, nie? Kurczę. A to się nie chce budować tak, jakby ja bym chciał. Okej, może być w ten sposób. Dobrze, tutaj rozumiem, no tu chcesz wyjść, ale też nie tak jak ja bym chciał. Zrobimy to sobie wszystko na sposób. Tak, tak. I tak. Stąd podłączenie. Nie. Tego zakrętu tutaj nie chcę. Ogólnie też nie przyspieszam jakoś bardzo czasu, aby nam się to miasto szybko nie zbudowywało, bo ta seria miała naprawdę dłuższą chwilę trwać niż chwilę. Dobrze, ponieważ przemysł nawet się teraz chce budować, to sobie zaraz tutaj dzięki temu ładnie go rozbudujemy. I tak, zobaczmy, czy to jest 100% pokrycie. Tak, jest dobre pokrycie tego, gdzie jest nasz przemysł. Dobrze, no to tak. To ja tu dużo mogę powiedzieć. Droga gruntowa. Jedziemy. Ogólnie tam na to pomysł, żeby to całkiem ładnie wyglądało. Nie, że tu jest granica, bo tutaj granicy raczej nie będziemy kupować. Tylko jakoś ładnie to sobie tutaj wybudujemy. Znaczy, tu jest ta autostrada. To tu się będziecie mogli budować. Tak.
O tyle z wodą trzeba trochę pociągnąć do nich. Ale no cóż, mówi się trudno. Chce się udawać daleko, to się musi uczyć podciągnąć rurę. Dobrze, woda jest podciągnięta. Teraz prąd. Jeszcze zaraz te jakieś inne usługi trzeba podciągnąć. Dobrze, drut też jakimś największym skróciem pociągnął. Ogólnie później pod samą autostradą puścimy, nie pod autostradą, bo nie mamy tutaj kabli podziemnych. No ale tak obok, w pośrodku autostrady, bo gdzieś będą te nasze druty. Dobrze, coś się zaczęło budować nawet. I tak, to my to na pewno postawimy. Postawimy tutaj dużą straż pożarną, bo to się po prostu tutaj przyda. Czy ty masz... nie, ty masz mały obszar. Dobrze, to przyspieszmy trochę czas. Po drugiej stronie może być to. Jakaś policja. I właściwie to póki co tyle. Bo z edukacją nie ma problemów. Nawet w tej tutaj dzielnicy nie jest bezproblemowo, bo tak. Oni tutaj korzystają, mają metodę mutnych środków transportu. Gdzieś tu jeszcze im podepniemy pociągi. I podłączymy z tą nową część. Natomiast dzisiaj... czekajcie, bo się zastanawiam, czy dzisiaj pociągnąć... Nie, lepiej zrobić dwa wielkie dworce. Tak. Dzisiaj zajmiemy budową właśnie jakiegoś takiego jednego z wielkich dworców kolejowych, bo to trzeba nie skomunikować z tym. Ale zanim te wielkie dworce i nie wiadomo co, to tutaj sobie zrobimy drogę. Stąd. O. Proszę bardzo. Ogólnie ja mam takiego jednego youtubera i z kimś na to coś... temu gościowi jakiś grafik coś pozwolił, bo na jego stronie, znaczy tam tak jak u mnie jest to napisane w opisie, kiedy odcinki w teorii chociaż powinny pojawiać, u niego się tak miały te odcinki pojawiać, co nie? Ale u niego się zawsze tak pojawia białe, nawet tam jest różnie i zawsze tak było, teraz no teraz tak nie jest, zastanawiam się, no czy problemy, czy co? Żeby się zdawał, nie teraz znudził. No nie wiem, zresztą. Nie będę w jakiejś, nie wiadomo, jakiejś teorii spiskowych myślał. Dobrze, tak. Można sobie tak podciągnąć tą drogę. Chwila, bo tu miało być ogólnie tak, tu miało tego zjazdu nie być. Tu miał być zjazd w dół. Zjazd w górę. Wyjazd tu i tu podłączenie. Ale chyba jest dobry miejsce. Dobrze, tutaj sobie... Ta droga coś się nie chce zbudować tak prosto, jak ja myślę. To na razie nie będzie. Czy tu jest jakaś autostrada, którą będziemy mogli podłączyć? Nie widzę. Dobra, to nie, że nie. Tak, coś jest. Tutaj powinno to droga iść. Teraz jest dobrze. Coś było nie tak. My mamy jeszcze służby drogowe i też z nich nie korzystamy. Ale może zaczniemy korzystać z nich. Dobrze, tutaj jest jeszcze ten. Statki mamy. Nasze te niefortunne. To dajmy sobie tutaj je. W ogóle statki, to ja nie wiem, czy nawet jakoś tutaj do tego przemysłu pociągniemy sobie. Bo to będzie dobry pomysł, żeby jakoś skomunikować ich póki co, póki nie będzie pociągów. Bo ja pociągi to zamierzam do nich pociągać, można być w dzisiejszym odcinku. Ale do tego to nie może minąć czasu, bo pociągi są drogie. Pierwsze. Infrastruktura jest droga. A nie wiem, czy mi dzisiaj starczy czasu, bo dzisiaj miał być w teorii nawet, przynajmniej w teorii krótszy odcinek, więc no nie wiem. Dobrze, tutaj nam już chwila, właśnie, bo im nie daliśmy tego, że to ma być ropa, bo dzięki temu będziemy mieli dużo forsy. I o to tu głównie chodzi. Dobrze, póki co takie coś, bo ja nie wiem dokładnie jak to wygląda. I dajmy, że to będzie ropa. No i teraz zaczniemy się likwidować. Ale zaraz wrócę. Taką mam nadzieję, że... I tu sobie damy trochę dłuższy kolejny kawałek. I tutaj ludzi nie będę. Dobrze. Znikają? Znikają. Dobrze. I mam nadzieję, że będziemy z tej ropy coś tam
jakieś zyski mieli. Tutaj się zastanawiam, bo tu możemy dać te statki. Jak mogę sobie będą podjeżdżać do tego? Tu kanału. Nie, to te głody. Dobra, należy sobie tu zróbmy przystanek, taki promowy. To jest pseudo-chwilowy, tak? O, tu sobie będzie płynąć środkiem. Nie, to tak naprawdę nie będzie wyglądać później. Ale póki co może być. Dobrze, tutaj przystanki są. I tak. Do tego podłączenia sobie zrobimy specjalną linię. Tak sobie myślę. I ta specjalna linia... No nie wiem, no to... Chyba tak, najlepiej specjalną linię puścić, bo to będzie teraz jeszcze zaczną robić korki w ogóle. Tak, tak. Dobra. I tak, oni sobie będą płynąć. Dodamy jeden przystanek taki łączny. Tutaj. Tutaj. Tutaj podpłyniecie. Tu do tego. Tak, tu jest naprawdę duży ruch, to może być dobry pomysł. Tu. Nie. I tu sobie wrócisz już. Tak, i tu się zatrzymam teraz. Miało przystanków. No dużo. Co najmniej dużo. Ja nie wiem, czy tu po prostu nie postawić tego. Tego, czegoś takiego. Dzisiaj, w tej chwili nawet. Tak, czekajcie. To jest dobry pomysł. Bo tutaj jest trochę miejsca. Co nie było, nie dzieje. O, proszę bardzo. Gdy tu się przy okazji usuną, z jakiś statek zatopiliśmy. Mniejsza z tym. Bo tam się robi już trochę pełno. Pełno tych wszystkich statków i tego wszystkiego. A tu będzie nowa bajka. Znaczy, tu sobie jakoś to podłączymy. Tu sobie zrobimy po prostu zejście, bo tutaj coś się nie chce też budować, jak ja bym to chciał. Proszę bardzo, zejście jest. No i statki. W sensie sklepu, tak? Statki zaraz sobie naprawimy, bo one się zaraz tutaj wszystkie zlecą. I jedna ta linia autobusowa. Są jeszcze sloty. Jedzie tutaj i z powrotem. Bo ktoś jakoś to trzeba będzie ich tutaj podwozić, co nie? Dobrze, i teraz tak. Nasze nitki statkowe. Dobrze, powiedzmy, że poszło. Jakkolwiek, ok, dotąd. I tak. Tu dotąd i tu bym chętnie, bardzo chętnie puścił drugą. Obok tego, tylko to są te ścieki. Chyba z tym... Ogólnie przy wyburzaniu, jak widzicie, co się dzieje, to jest też masakra. To też mi się podoba. Okej, okay, dobrze, da się. Tutaj, może z większym zakrętem? Okej, okay, da się. Dobrze, i tak. To się tym razem nie uda. Dobrze, chwila. Chyba wyburzyliśmy wszystko. Nie, to nie będziemy tego robić, tak jak było przed chwilą. Tu podłączenie. I tu podłączenie. Tak, tak, tak. Zobaczcie, jak wyburzam statki, to się po prostu robi tutaj jakiś paradoks. Dobrze, i teraz tak. Statki. To jest... Jaki kolor tutaj płynie? To jest ten różowy. Dobrze, to ten różowy sobie przyciągniemy właśnie stąd. Chociaż to jest przemysłówka ściśle, to... Dobrze, to tak, to sobie przeniesiemy ciebie tu. Aha, jeszcze ty będziesz płynąć inaczej. Dobra, może być. Dalej. Ciebie też sobie przeniesiemy. A, widzę, że... Ty rozplanowujesz to jak chcesz, a ja tego bym tak nie chciał zrobić. Ale no dobra. Dobra, nie, czekaj. Ciebie to trzeba tu wrócić, bo ty... Jak ty płyniesz? Ty płyniesz raz tak, raz tak. Aha, bo ty teraz po prostu omijasz tą stację tutaj tą... Co? A teraz... Płyniesz tędy. Dobrze, nie, ciebie zostawimy sobie tutaj.
czerwona tu by była dobra. To sobie widzimy wypromy tutaj. Wypromą czerwoną po prostu wyciszymy i będziemy mogli ustawić. Dobrze, i fioletową sobie tu przerzucimy po prostu. O. Teraz w teorii chociaż. Obydwie na tą stronę płyną tam. I te będą płynąć tam. Tak, bo jeżeli sobie łączymy skąd tą, to tak. Można tak to powiedzieć. Chociaż się zastanawiam, czy tego trochę nie zmienić jeszcze. Bo można byłoby... Nie, nie. Nowej na razie nie. Można byłoby tą tu przesunąć. I tą fioletową tu przesunąć. Ale fioletowa teraz chcę już płynąć inaczej. Problem jest taki, że ta fioletowa płynie raz tak. I tu jest nasz problem. Dobrze, możemy dać tej fioletowej... Tu jeszcze przystanek. Co? Dobra. I teraz będzie płynąć tak, jak my chcemy. Dobrze. I jest całkiem dobrze. Play. Statki się tutaj trochę poprzestawiają. I tak, bo tutaj zaraz tak, ty nie masz wody oczywiście. I tak, bo ta kolejna dzielnica może nie mieć wody. Bo na razie jeszcze, ta kolejna strefa. Bo na razie jeszcze im tego nie dałem. W ogóle jak tam lecimy z czasem? 16 minut już, kurczę. A nawet do pociągów nie szedłem. Dobra, tym dzisiaj pociągami się może nie zajmiemy. W kolej, o, to jakby już wrócę, to się zajmiemy tymi pociągami. Dobrze, stąd sobie zrobimy taką drogę właśnie. Dotąd. I tu będzie po prostu autobus, który będzie podwozić do domów i tutaj do przemysłu. Przemysł zadowolony, że też tutaj do niej dojeżdża. Tak, ten autobus będzie sobie tutaj jechać, jak będziemy tego zbudowywać. Tak będzie przyszłościowo. No i on będzie też podwozić pewnie do pociągów. Później, jak już będą. Dobrze, i tu sobie później będziesz wracać. Tak, to będzie taka linia autobusowa niepodłączona z nami. Chociaż w teorii nawet by można było podłączyć, ale chcę, żeby skorzystali właśnie z tych promów. W ogóle jak teraz ta linia promowa, to tutaj dotąd, będzie miała strasznie dużo statków w ogóle. To jest tak daleko. Przynajmniej tak nie myślę, czekajcie. To jest ta. Gdzie są promy? Czekaj, bo to jest ten przystanek, to jest ten. A to jest ten oddalony, okej. Okay. I tak, na razie jest jeden. To i tak nie znaczy, że nie jest tragicznie. Dobrze, później możemy podejrzeć do tej linii, jak tam sobie... Właśnie, bo my tu zrobiliśmy szablon, wszystko, tylko nie daliśmy, żeby się mogli budować. Może czas na to. Czas najwyższy, aby mogli się już tu budować. Dobrze, tu się możecie budować. Tu się będziecie mogli stołować. A tu będziecie mogli pracować. I tak. Czego wy tu nie macie? Nie macie ścieżki na drugą stronę. To wam możemy załatwić. Wyłączając to. Wyłączając to. A właściwie to ustawiając to. Dobrze. Ciach. I ciach. Dobrze, macie przejście. Całkiem ładne. Dobrze, tutaj sobie statki pływają i powinny, tak, już za chwilę wypływają tutaj na wielkie wody. I całe zero osób korzysta z tego. Normalnie. Świetnie. Tak, bo dopóki co to oni tutaj nie mają zbytnio... Dobrze, zrobimy tutaj jeszcze jedną ścieżkę rowerową. Gdyby ktoś się fatygował do pracy, najpierw statkiem, a później na rower siadał. Może bywa nie będzie w tym przypadku. A jak już tutaj dopłyniesz, w sensie będziesz jechać, to tutaj tam drogę całą ulepszymy ci do statku, bo to jest akurat dobry pomysł. Do rowerów w sensie, bo ścieżki rowerowe może nie są drzewa, bo tutaj jest ciężki przemysł będzie, to trochę będzie ładnie wyglądało. Dobrze, brakuje wam ludzi. Ludzie płyną. Przynajmniej w teorii. Dobrze, wy nie macie prądu. Wy możecie nie mieć prądu, bo wam nie dałem prądu.
bo wy nie powinniście się tak dziwnie od siebie daleko budować. Dobrze. Tak, trzeba mi tu zainwestować w te pociągi, bo tutaj to oni są naprawdę bardzo daleko od wszechświata. Tego mojego, co ja tam sobie robiłem wcześniej. Gadam o pieniądze, dam wszystko, tak? Zobaczmy, bo zarabiamy dużo w Polsce. Ile zarabiamy na was w Polsce? Bo tak, na komunikacji, no to na metrze zdajemy tam 2000, ale wydajemy i tak 9, więc tutaj nie ma co liczyć na zysk, ale jeżeli sobie wejdziemy w specjalizację, to rolnictwo cały czas jest 10 tysięcy, a ropa 7. To ropa będzie więcej zdawać. Bo rolnictwo, zobaczcie, jak jest duże, a ropa jaka jest mała. Mega, no tak jestem pod niezłym zdziwieniem, że tak dużo trwają. Dobrze, dajmy sobie tu krematorium. Tak poza tym. A właśnie, bo oni tam będą pewnie mieli światło. Trzeba je powyłączać. No dokładnie. Światło. Dobrze. Wy tu się budujecie i tak, pytanie, czy ktoś już... Mam nadzieję, że z tego będą korzystać, tak? Poza tym, co ja tu widzę teraz, to na razie nie ma chętnych. To nie jest najlepsza wiadomość. To nie jest najlepsza wiadomość. Czy ktoś tu płynie? To znaczy, że oni chcą płynąć do pracy. Tak? Czy ja dobrze to rozumiem? Czy wy płyniecie do pracy? No ty płyniesz tu. Dobrze, pewnie z tej linii autobusowej tym bardziej będzie mało osób. O, jakiś samochodzik. A, on tu się chyba gdzieś zawieruszył. Dobrze, jest, jakiś rowerzysta jedzie. Nie wiadomo skąd rowerzysta jedzie. Okej, dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze, czy z tej ścieżki? Nie, już ciszę. Już. O, jakiś... A, ten samochód. Zastanawiam się, że coś tutaj jedzie. Tak nie wiadomo skąd. Dobrze, my sobie dzisiaj to zrobimy po prostu tylko przygotowanie, bo tutaj będzie ten nasz dworzec. To jest pewne. To, że tutaj postawimy... już nawet mogę wam pokazać, który budynek, co nie? Nie ten. Ten budynek, to jest to pewne. Pytanie tylko jak. Ja sobie tak myślę, że lepiej go nie stawiać tak tuż przy drodze, tylko trochę go oddalimy. Bo tutaj pierwsze też tramwaje jakoś podciągną do tego. Bo ogólnie tutaj nie ma w ogóle tak tramwaje. Ale tramwaje są specjalne tej drogi, co nie? I tak, tu po środku będzie stacja... Nie aż tak krótko. W środku teraz postawimy sobie stację metra, już przygotowawczą do tego. Co tu będzie w przyszłości. Właśnie, no jeszcze tak poza tym. To z czego też bardzo prawie w ogóle nie korzystamy, to są drogi asymetryczne. Może byłoby warto. To może później. Dobrze. Czekaj, jak już są te drogi asymetryczne, to czekaj, to sobie ustawię tak, jakbym chciał. No i tak może być. Tak, to w przemyśle może mieć dobre zastosowanie. Jak jest na przykład taka droga, to jest ta autostrada, musieli z niej przestać korzystać, tak? Ale byśmy mogli to ustawić w ten sposób. I teraz by mieli więcej pasów do wyboru do koloru, tak? Tak, mi się przynajmniej wydaje. O, tu ogólnie jakieś są parki. Ciekawe, czemu? Nie mam tego pomysłu. Tak samo można by tutaj zrobić. O, tu już jest dobrze, że to się postawiło. Nie, przepisy to później. Na razie to jest miasto bez przepisów. O, no i tutaj też całkiem. Tam, gdzie jest większy ruch, można takie te inteligentne coś. Dobra. Z tego mi się bardzo podobają, ale to nie wiem, ludzie chyba z tego nie korzystają, tak, nie? Szczególnie jak coś środkowe. Te drogi z alejami pośrodku, w sensie z tymi ścieżkami. Tu może ktoś więcej korzystał. Tak, bo one nie mają jakichś takich szerokich zastosowań do tego, żeby tam wygląda. Jest naprawdę dla mnie rzeczą uważną. Smygam. Z ciebie chyba nikt nie był sobie tak. Dobrze, nic. Dobrze, płynie jakiś statek. Jedna osoba.
To nie jest jakoś strasznie dużo. Jedna osoba płynie z. No dobra. Powiem to tak, no to było do przewidzenia, że tu nie będzie jakichś wielkich ruchów, ale chyba ci są to wydarzenia. A z tej linii autobusowej? Chyba to bardziej. Dobra, wiecie co, my tu możemy jeszcze puścić i to będzie też darmowe. Znaczy, prawie darmowe. Sterowce. Bo tutaj też nie trzeba nic dużo robić. A sobie po prostu będzie lecieć. Właśnie, ci nie mają w tej sterowcy. Dobrze, nie mają i na razie nie dostaną. Dobrze, do tych sobie podepniemy, a wam po prostu zrobimy przejście podziemne. Przejście podziemne? Nie, to przejście podziemne. Raz, dwa, trzy. Okej. I tutaj zobacz. Nie, to możemy puścić przez tą dzielnicę. Taką ścieżkę. To mam jak te nasze ścieżki tam ogólnie w centrum miasta. Tu trzeba rozwalić. Standardowa procedura. Źle się zbudowało. Ale będzie... Całkiem się zbudowało. Ajajaj. Coś. Okej. Tu jest dobrze i tu też jest dobrze. Dobra, czekaj, to sobie już naprawmy tak jak to powinno. Nie, nie powinno tak być. No dobra. Tak i tak. Okej, i teraz tak. Jeżeli my tu sobie zrobimy ciemno. Do góry. Do góry. I do góry. Okej, dobra. To teraz lepiej mi to już wychodzą. Te węzły. Nie. Mówię, że teraz lepiej. I kicz. Do góry. Do góry z panem. To jest dobre, że ten odcinek jest tak dużo w przód wysunięty, że ja może go sobie po prostu oglądać. Dobre, co? Dobrze, sterowce. My po prostu te dwie linie sobie po prostu przeciągniemy. Aby one tutaj sobie po prostu też leciały. Czyli dwie. Może nawet tylko tam jedno w sumie. Nie, dobra, dajmy dwie, to będą my w dwóch kierunkach. Kontekst oświetlony. Dobra. A ci są dowodami. Ciekawe, czy on... Dobrze, macie tutaj tramwaje, macie te autobusy. Autobusy, no to ta linia będzie naprawdę bidna. Ale... No tak, coś korzysta. Czy ktoś korzysta z mojej ścieżki? Nie. Dobrze, tak, tutaj jest pusto i my będziemy kończyć to miasto, czyli nie będziemy w ogóle kończyć to miasto kiedyś, a nie wiem kiedy będzie. 16 osób już chce wrócić do domu, a 8 czeka na wyjazd stąd. To będzie całe zabudowane, ja nie zamierzam tego tak zostawić, tylko na razie póki co zaczynamy nasz przemysł tutaj, ropę, w skrócie Forza, to akurat każdy wie. Właśnie chciałem tu wejść. No już zaczynamy coraz więcej zabrać na ropie. Ludzie się budują. Handel. Też to się buduje. Dobrze, jak jest czasem? Okej, 29 minuta, to zaraz kończę. Ja już zaraz będę kończyć. Teraz tak, a tak poza tym to jest 18. Okej. Dobrze, to po prostu teraz sobie to nagram. I później po prostu sobie się nagram jeszcze jeden odcinek. Nie wiem, czy uda mi się zrenderować. Dobrze, tam się droga ustawiła. I tyle. Właśnie, my mamy jeszcze kolej jednoszynową. Ale tę kolej jednoszynową już tam zaczynamy inwestować. Bo na razie to nie. Na razie nie. Właśnie, czekaj, jeżeli sobie zrobimy tak, to będzie po prostu nie będzie miejsca parkingowe. Możemy zrobić w sumie. Co nam tutaj szkodzi? Tutaj też może w sumie to taka jechać, bo tutaj... Chyba, że tak dużego ruchu nie ma, z tego co pamiętam jak... No nie, to tylko tu jedzie autobus. Dobra, może być. Póki się nie korkuje, może być, tak?
I teraz tak, tramwaje, to dzisiaj już sobie puścimy tramwaje tutaj na tę część. Tylko sobie najpierw zerkniemy. Strawiec leci. A, to też surowców pewnie będzie więcej na linii. To jest tutaj, 5 osób. Dobra. Teraz nie może trochę mniej z tego korzystać. No ale to zrobię w sieci. Komunikacja na tak odległym miejscu to jest trochę zrozumiałe, że mało ludzi będzie z tego korzystać. Dobrze, tak. Tu mamy. Jakby to puścić? Znaczy, mam ogólnie pomysł. Chyba z niego skorzystam. Tak. Dobrze, my tu sobie ulepszymy tą drogę do tramwajów. Ludzie mogą mnie... Ludzie mogą mnie... No właśnie. Nawet nie pozwolą ludzie mi na to. Na coś takiego tam po prostu nie pozwolicie. Ale tutaj widzę, że jest idealnie miejsce na tory tramwajowe. I teraz sprawdźmy. Tak. I tu. Znaczy, tutaj widzę, że trzeba trochę to naprawić. Do góry. I stąd do góry. I tu w dół. Okej. Dobrze. I tu będą jechać sobie tramwaje przez tą dzielnicę. Oni na razie nie wiedzą, że to jest świetna rzecz, jaką im to teraz oferuje. Tylko chwilowo sobie tutaj marzą. I tak. Tutaj sobie zrobimy krętą dla tramwajów. Wiem, tak jeszcze się rzadko robi, krętę dla tramwajów, bo tramwaj może sobie skręcić pod jakimkolwiek kątem. Tak, to wiadomo. Tu już skorzystajmy z tego, że tam jest ta droga. To sobie tutaj puścimy trochę bardziej przez tą dzielnicę, niech mi się będzie jechać ta linia. Dobrze, i tak, i tu dojeżdżamy do naszego finiszu. I w drugą stronę będzie większy problem. To musimy to puścić bardziej w dzielnicy jakoś tutaj. Ogólnie pomysł jest taki, żeby ten tramwaj tutaj sobie... Nie, tutaj nie wyjedziemy. Tutaj sobie jechał. Co nie? I tu byśmy po prostu sobie to podnieśli. Tylko tak, trzeba wyłączyć siatkę. To wtedy sobie zrobimy dokładnie tak jak chcemy. Nie wiem, że jest późno z odcinkiem, jeśli chodzi o minuty. Ale mniejsza z tym. Dobrze, tutaj tego nie puścimy, bo nie chce się tak zrobić. No tutaj, przez dzielnicę. Kid z ludźmi. O, czekaj, tu jest nawet lepszy pomysł. Tu. To jest, przez co tu jest zajęte. A, tu jest stacja metra. Tak, to jest stacja metra, tutaj zapomniałem, bo tutaj mieliśmy postawić, tak poza tym. Zmieniając temat, to tu miała być stacja metra jeszcze. A, ale tu nie musi być, bo ta, nasz dworzec, ten, on ma stację metra zbudowaną. To dobrze. Ale nasze tramwaje, skoro tutaj to jest tak, to my sobie to zrobimy jeszcze inaczej. Tu sobie puścimy drogę specjalną tramwajową. Czyli tu, tak, okej. Okay. Dobra. Mam już mniej więcej pomysł, jak to zrobić. Świetnie. To jest naprawdę dobra wiadomość, że już wiesz, jak to chcesz zrobić. Już zaraz to będzie. Będzie istniało, nie tylko w twojej wyobraźni. Tak. Tutaj. O, tu dużo się nie... Tutaj się bardzo dużo jakoś nie mylnąłem. Gdzie chciałem budować. Dobrze. Stąd sobie właśnie skręcimy. Czy puścimy prosto? Nie, tu nie będzie jakiegoś dużego ruchu, to możemy sobie tam wypuścić. Dobrze. I tak, tu mam podłączone. Mniej więcej. Teraz wystarczyłoby tą ulicę stąd podłączyć. Tu niestety drzewka... można i w ten sposób. Dobrze. Tutaj będzie to. Dalej nasz tramwaj pojedzie sobie tutaj w dół. Nasz tramwaj pojedzie sobie tutaj w dół, już nie przyjmuję czegoś takiego, że nie można.
Czekaj, może po prostu dajmy to i to. I tu do góry pójdziesz. Tu tak. I to rozumiem. Jakiegoś, że nie, to nie. To nie rozumiem. Stąd tutaj. O, jaki ładny zakręcik, aż mi się spodobał, bym chciał czymś takim się przejechać kiedyś. Dobrze, i tak, bo tutaj jest gdzieś dotąd. To tu sobie puścić tutaj. No, przepuśćmy przez tą część. Tu, tu, tu. Tu jest już trochę większy ruch, ale mniejszy z tym. Sobie zrobimy taki kawałek. O! I tu będzie ten kolejny zakręt. Taki jak tam. Później to sobie nie zmienimy. Chyba, że mi się spodoba to. I to tak będzie póki co wyglądać. Dobrze, teraz tak. Linie to tam wajowa. Będzie jedna jechać na pewno w tym kierunku. Tu od autobusów. To... Dobrze, nie, jeszcze raz. Stąd. Tutaj. Tutaj. Tutaj obok tej dzielnicy, a zobaczcie, co jest zadowolenie. Tutaj i tak. Puścimy. Dobrze, zróbmy większe kółko. Się zastanawiam, jak nie dopuścić, ale możemy dopuścić jedno tak, a drugie tam w drugą stronę. Dobrze, czy tutaj są jakieś przystanki? Nie, tutaj będę inteligentny, jak się robiłem. Tutaj tramwaj. No i teraz te same przystanki będziemy stawiać, aby to nam się pokryło, pokryły zatrzymania tramwaju, bo wtedy są w teorii chociaż mniejsze kotki. Tutaj się zakręcają, więc zakręćmy. Tak, tego nie można robić bez modów. Ja się zastanawiam, czy można tak po prostu tutaj zawrócić, ale nie. Tak, tutaj sobie skręcić do tego. Tu będzie jeszcze jeden dosyć blisko przystanek, ale trudno. Macie wody, no to macie problem. Nie, na razie nie mogę po prostu tego podciągnąć. Macie wody. Dobra, dajmy tutaj sobie przystanek. Tutaj. Tutaj. Kolejny tutaj. Trochę dalekie te przystanki od siebie, ale dobra. Dobrze, dajmy im wodę i zróbmy w drugą stronę. Macie. Macie. Macie również. To na jednym nagraniu i dlatego to tak trochę inaczej dziwnie może wyglądać, tak? Dobrze, tu może być przystanek. Tu również. Dobrze, daj tutaj. Tak, ci będą się najbardziej cieszyć, bo oni tutaj nie mają żadnej komunikacji jeszcze. Dobrze, tak, tutaj jest tylko i wyłącznie trasa tramwajowa, więc to będzie ładnie tutaj kursować. No ma, zróbmy w tym samym miejscu, bo czemu nie? Nie ma żadnego przystanku? Nie wiem. Nie wiem. Później się najwyżej będziemy kręcić z tym czemu. Tak, bo tu chciałem, żeby oni jeździli. Tutaj tramwaje w ogóle trzeba trochę zmienić, bo tutaj się robią korki. I coś z tym będę musiał zrobić. Już scenariusz szkodkowy wygrałem. Zobaczcie w ogóle, ile tu pan drogą jedzie. Kurczę. Szkoda, że nie ma jakichś innych dróg tramwajowych. To jest akurat straszna szkoda. A mogliśmy sobie puścić tędy, ten tramwaj. Czekaj. Trochę ludzie będą... Im się to nie spodoba, ale... Mogę to zrobić w ten sposób. Trochę ta linia będzie trochę krótsza, ale będą mogli sobie w drugim kierunku pojechać w inne miejsce. Tak, to jest lepszy pomysł. Dobra, 40 minut, to nie. To już będzie film. Dobra, tak, tutaj przystanek. Tutaj i tak, tu będzie trochę inaczej, bo tu będzie przystanek. Później tu. Nie wiem czemu, ale już ludzie czekają na te tramwaje. Dobrze, no i tak. Metro. Metro. A, ta dzielnica jest w innym kierunku ukierunkowana, bo chciałem tutaj tą stację postawić tak prosto. Tutaj było wszędzie, ale widzę, że nie będzie to takie proste. Tak, nie, ja im tutaj daję teraz metro, bo ja wiem, że mi się to po prostu przyda, tak?
że wcześniej że nie mieli, to po prostu chwilowo nie mieli, tak? Dobrze, i są zadowoleni wszyscy. Dobrze, zadeknijmy sobie, jak tam nasze linie tutaj do tego. Nie macie wody? Czemu? A, nie macie wody. Aha, po prostu zlikwidował się chyba. Dobrze, z wodą. Myślałem, że po prostu nie będzie. Co jest? Co nie macie wody? Aha, dobra. To było źle wybudowane. Dobrze, to jestem w stanie zrozumieć. Dobrze, sterowiec. Pokaż mi swoją nitkę. To jest tutaj. No to tak, to tutaj lecą ludzie. Czekaj, bo tu masz 35 osób. Przyspieszmy czas. Chcę zobaczyć, ile się wyładuje. Bo jedna osoba na pewno wchodzi, dwie nawet. Gdzieś wydają, tak. 35, tak. I się te wszystkie osoby wyładowały, dobrze. A to jest druga nitka, która jedzie tutaj. Ty masz 15 osób i to jest 3 ze statków. Korzystałem jeszcze. Chyba mniej. Tak, teraz będzie zdecydowanie mniej tutaj ludzi korzystało, jak mają sterowce i bliżej. Dobrze, wiecie co my zrobimy? Już pożegnamy w tym odcinku. My sobie tutaj... Czekaj, sterowca będzie tutaj. Sterowcowa... nie, tego nie wyburzymy. Sterowcową nitkę tu sobie wyburzymy. Tu sobie to postawimy. Prądu ci będzie brakować. To wiadomo. Bo nawet sterowcy będą się teraz brakować. O tak. Teren sobie tutaj po prostu... Dawaj mi tu teren. Maksymalna siła. Dobrze. I tu to jakoś już teraz wygląda, nie tak jak przed chwilą. I sobie wszystkie sterowce musimy przestawić, aby były podłączone z tym, co jest z wodą. Co ci przeszkadza? Co? Okay. Nie może być na wodzie wcześniej. Okej. Tego chyba nie wyburzyć. Dobrze. Dobra. To było dziwne, przyznaję. Dobrze, tak, teraz tak. Musimy poprzerzucać te nitki. Stąd. Tu. Wiem, to jest straszne teraz to robię, ale to jest taki zabieg, aby korzystali z tych autobusów. I stąd tu. Dobrze, sterowiec wyrzucony. Dobrze, no i tak, lej. O, już ty chciałeś odlecieć, ale nie ma. Dobrze, no i teraz wszyscy będą musieli korzystać z tego podłączenia. Wejdźmy sobie w końcu na przegląd linii transportowych. Nie, jako tego są autobusowe wykorzystywane. O, to jest jakaś ładna. Jakaś brązowa. Dobrze, a ta tutejsza jest zielona jakaś. 5 pasażerów. Bida. Linie tramwajowe. Mhm. To są nowe linie, więc jeszcze nie ma, ale jak sobie wejdziemy tutaj, to tutaj jest trochę pasażerów. I tu jeszcze na pewno zwiększyć nakład na tej nitce. I na tej również trzeba zwiększyć nakład. Dalej, linie metra. To tu to dużo mówić. Zawsze zwiększyć. Pociągi nie ma. No i promy. Szczerze, możemy zmniejszyć do 175. Tutaj na pewno można zmniejszyć. Tu jest też, nie widzę jakiegoś specjalnego zapotrzebowania. Sterowce jeszcze zwykniemy sobie. Tak, na sterowcach zostawmy te 125%, bo to całkiem nieźle tutaj im się jedzie. Dobrze, to tak. Kończąc dzisiejszy odcinek, zerknijmy sobie na korki. Pewnie jakieś tam są. No same z tym. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek i jeśli wam się... Chwila. Co to ma być? Co to kurde ma być?
Ja to tu wybudowałem. Dałem, żeby się tu budowali. Wszystko zrobiłem, a oni co? Nie widzą. Nawet wody nie podciągnąłem. Ale wszystko było. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!